Podoba mi się rewolucyjność tego, jak sztuka zmieniała społeczeństwo. Poczułem, że muzyka również może wpłynąć na społeczeństwo, tak jak zrobił to punk i inne style. Lata 80. to czas świetnych tekstów, piosenek i rozwoju muzyki elektronicznej. Myślę, że w latach 80. chodziło o robienie dobrego wrażenia i zwracanie na siebie uwagi. Ladies and gentlemen, Shannon. Pojawił się wtedy hip-hop i odwrócono się od muzyki tanecznej. W radiu puszczano tylko hip-hop. And only thing you can hear was just hip-hop all over the radio station. Action for all those that talk down on the three. Take this. Jeśli umiałeś się wpasować, miałeś talent i swoje pomysły, to mogłeś stworzyć coś, czego ludzie by słuchali. Wszystko to, co charakteryzuje dzisiejszy świat, telefony komórkowe, komputery, kokaina, ecstasy i muzyka elektroniczna, pojawiło się w latach 80. Postpunk i nowa niemiecka fala. Spektakularną uwerturą do lat 80. były późne lata 70. Punk zmienił wszystkie gusta muzyczne i wizualne. Standardy, wartości i zasady rock'n'rolla zmieniły się. Jeden zespół szczególnie zafascynował media. Sex Pistols z Londynu. To jest tak potężne, tyle w tym energii. Wiedziałem, że jeśli się temu poświęcić i być jednym z pierwszych w Niemczech, zostanie się gwiazdą. Rzuciłem więc szkołę i zostałem punkiem na cały etat. To było inne i bardzo dziwne. Pomyślałem, że jeśli w to nie wejdę, to szybko wypadnę z obiegu. Natychmiast mnie to wzięło. Obciąłem włosy, zarzuciłem skórzaną kurtkę zagrawkami i po tygodniu byłem zupełnie inną osobą. Większość ludzi myśli, że w punku chodzi o irokezy, agrafki i nihilizm, ale nigdy tak nie było. Chodziło o wolność i ekspresję. To przyciągnęło mnie do punka. Sprawdzenie siebie, jak daleko możesz się posunąć. Punk dawał tę możliwość. Miał swój bunt, ale również swoją modę. I ten niesamowity seks, nonkonformistyczny seks, który był niezręczny. Ludzie mieli dość bombowego rocka w wykonaniu Yes, dość mułowatego Pink Floyd. Punk był eksplozją, zwalał z nóg, wietrzył mózg, muzyczne oczyszczenie. Nie tak dawno rządziły sandały jak u Jezusa, długie włosy i brody. Teraz mamy orgię wymiocin, piwa i gniewu. Nowa muzyka, nowe zwyczaje, koniec z przytulaniem, czas na pogo. Zachowanie ludzi jest ordynarne, a sale koncertowe to nieprzyjemne miejsca. Ostre rytmy, mocne prochy, dość tych hipisowskich rozkoszy. Uprzejmość? Obce pojęcie. Ludzie byli nieprzyjaźni, a wręcz niegrzeczni. Używali wulgarnego słownictwa i tak samo traktowali się nawzajem. Niezwykle brutalnie. Echt brutal.
Jednak było to istotne, ponieważ musieliśmy się ruszyć, uciec od wszystkich konwencji. Dlatego, gdy widziałam zdjęcie dziewczyny w podartych rajstopach albo z kolczykiem zrobionym z tamponu, myślałam, tak, to jest to. Kobiety w punku istniały i miały duży wpływ. Od Patti Smith i Debbie Harry po Suzy Sue i duet Inga und Annette Humpe. Punk był również ruchem feministycznym, chociaż Moritz R. z Der Plan miał inną teorię. Kiedyś zauważyłem, że w punku chodziło o to, by odkryć męskość na nowo. Era hippisowska była bardzo matriarchalna. Hippisowskie kobiety organizowały tę społeczność w kręgi skoncentrowane wokół nich. Mężczyźni mieli ciężko w latach 70. Kultura hippisów była łagodna w swoim podejściu. Sposób życia w komunach był jednak dosyć konserwatywny i niezupełnie matriarchalny. W punku za to chodziło o łamanie zasad i kobiety też mogły te zasady łamać. Und deswegen punk war eigentlich so, also alle Regeln brechen, da durften ja die Frauen auch die Regeln brechen. Sama muzyka w ciekawy sposób przełamała pewną opinię. Przede wszystkim punk oparty jest na prostym, rockowym, szybkim graniu. Przedtem było to nudne. Wszystko rodziło się wokół muzyki, a główne przesłanie głosiło: wszystko to śmieci. To kultura używania, wyciśnijmy z niej ile się da, tyle pieniędzy ile się da, śmiejmy się ile możemy, weźmy tyle narkotyków ile damy rady, żyjmy szybko, umierajmy młodo. Punk był miejscem startu. To było jak zbudowanie w kulturze strefy zero. Musieliśmy radykalnie odwrócić się od starego, by stworzyć coś nowego. Spaliliśmy dom, żeby z popiołów mógł narodzić się Feniks. Ten Feniks miał być niczym nieograniczony. Miał objąć wszystko, co świat ma nam do zaoferowania. Z gruzów, które zostawił za sobą punk, niezliczone zespoły ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europy pod nazwą post-punku, new wave albo no wave zaczęły budować nową muzyczną budowlę dla nowej dekady. Wszystkie były inspirowane punkową rewolucją, ale chciały czegoś więcej. Więcej substancji, więcej eksperymentu, więcej polityki i sztuki, więcej przyszłości w przeciwieństwie do punkowego no future. W postpunku chodziło o ekstremum we wszystkich kierunkach naraz. To była eksplozja inwencji i eksperymentu. Wszyscy wręcz konkurowali w tworzeniu muzyki przyszłości. To był wyścig o to, kto pierwszy dotrze do przyszłości. Jednym z zespołów, który miał światowy zasięg, było Wire. Nawet dzisiaj słychać, jak wiele zespołów się nimi inspiruje. Wire był jednym z pierwszych zespołów, który zwrócił się do przyszłości i tym samym odwrócił od punku. Przy okazji potrafili grać na swoich instrumentach. To prowokacja dla punków. Doszliśmy do punktu, gdzie gralibyśmy, a ludzie zaczęliby mówić, to jest słabe. Punki nie chcieli tego, tylko niekończącego się pogo.
Zaczęliśmy prowokować ludzi, którzy myśleli, że są prowokacyjni. To było interesujące i zabawne. The Gang of Four z Leeds robili podobne rzeczy. Ich punk funk do dziś jest definicją tego gatunku. Wiele młodych zespołów, jak Franz Ferdinand czy The Rapture, zdają się być spadkobiercami tamtego zespołu. Marksistowscy studenci sztuki byli zbyt mądrzy i zbyt funkowi na dogmaty punka. Cieszyli się rzeczami znienawidzonymi przez punk. John and I liked. Bardzo lubiliśmy disco. Prawdziwy punk byłby zdegustowany tą muzyką. Pieprzyć disco. My je kochaliśmy. Devo z Akron w stanie Ohio, przemysłowego miasta z północno-wschodniego USA. Stworzyli absurdalny, dadaistyczny system zwany de-ewolucją. Ich minimalizm stał się prototypem elektronicznego popu. Artystyczny koncept zbudowali na solidnych, teoretycznych podstawach. Różnica polegała na tym, że punk był nihilistyczny i antyintelektualny. Byliśmy tak samo gniewni jak oni, ale nasz gniew był przeanalizowany. Byliśmy analityczni. Obserwowaliśmy ludzi jak kosmici, mówiąc, to jest idiotyczne. Ci ludzie są straszni, kultura masowa jest straszna i idzie w złym kierunku. Chcieliśmy przeprogramować ludzi, zbudzić ich, zaszokować, ośmieszyć. To było ideowe. Nie było pewności, czy u Devo, które upatrywało końca cywilizacji i kryzysu wartości, wygłupy i groteska były celowe. Grotesque and jerky. Devo było postmodernistyczne już w późnych latach 70., niedługo przed tym, jak słowo to stało się przyczyną sporów na uniwersytetach i wśród krytyków. Typowy zespół założony przez studentów sztuki, zbyt pomysłowy dla list przebojów. Uważa się, że byli modni w krótkim okresie, który nastąpił po punku. To duże nieporozumienie. Nigdy nie byliśmy modni. Ludzie tak uważają, ale tak nie było. Jeśli spojrzeć na to, co robiliśmy, to brzmi niedorzecznie. Żółte kostiumy, czerwone kapelusze, plastikowe włosy. Teoria deewolucji człowieka, który cofa się w znaczeniu rozwoju i inteligencji. Nie wiem, co w tym modnego. Devo zamaskowało swoje poglądy ironią i czerwonymi kapeluszami. Taki niefrasobliwy bunt byłby nie do pomyślenia w Anglii. Tam radykalne zmiany w społeczeństwie były zbyt drastyczne. Brytyjskie zespoły jak The Clash szukały i znalazły nowych, poważnych sposobów lawirowania pomiędzy popem a polityką. Social, political,
Społeczny, polityczny i ekonomiczny klimat tamtych czasów był straszny. Mówimy o trzydniowych tygodniach, strajkach, masowych zwolnieniach i recesji. Ogólnie poczucie, jak nazwał to Johnny Rotten, braku przyszłości. Tak czuli się młodzi ludzie. Kultury młodzieżowe są kształtowane przez bunty etniczne i starcia pomiędzy zwolennikami prawicy i lewicy. Brutalne konfrontacje pomiędzy brytyjskim skrajnie prawicowym Frontem Narodowym i ich młodymi przeciwnikami były regularnymi wydarzeniami. Nikt nie pozostał neutralny. Każdy zespół musiał się opowiedzieć za którąś opcją polityczną. W codziennym życiu każdy musi stawać po jakiejś stronie, a czasami używać przy tym pięści. W tamtym czasie wszystko było ekstremalnie spolaryzowane pomiędzy lewicą a prawicą. Zdarzały się fizyczne konfrontacje między Frontem Narodowym a ruchem brytyjskim, czyli umiarkowaną prawicą. Wiedzieli, do jakich pubów chodzimy się napić. Czasami przychodzili, wszczynali bójki, rozbijali rzeczy. Atakowali też ludzi na uniwersytetach. To były bitwy. Rzucano kamieniami. To było spolaryzowane i brutalne. To była strefa zerowa wybuchu. Na wczesne koncerty niemieckich elektropunków DAF w Wielkiej Brytanii przychodzili również skinheadzi. Biorąc pod uwagę ich militarny wygląd, zabawę symboliką i prowokacyjne teksty, co razem stanowiło wyraźną karykaturę, fascynacja skinheadów jest zaskakująca. Jednakże opierała się ona na kompletnym braku zrozumienia. Podchwycili naszą energię. Siedzieli na sali, rzucając groźne spojrzenia, fruwały butelki. Aż raz na scenę weszli liderzy skinheadów i powiedzieli, że jesteśmy okej. I nagle zrobiła się wielka impreza. Przyszli pogadać z nami po koncercie, bo myśleli, że jesteśmy dziwni, tak brutalni jak oni, ale poprzez muzykę. Powiedziałem im raz coś zabawnego. Spójrzcie na siebie, na swoje ogolone głowy i tatuaże. Bylibyście jednymi z pierwszych, których wysłano by do obozu koncentracyjnego. Wspaniale było mieć wroga. Wrogiem było niemal wszystko. Konwencjonalne wytwórnie, inna muzyka, inni dziennikarze. Trzeba było mieć o co walczyć. Ludzie mieli wrogów i śpiewali o nich. W kilku przypadkach wulgarne słownictwo Gang of Four było sabotowaniem sięgnięcia po miano hitu. Czy dzisiaj ktoś by tak zaryzykował? Wojna w Iraku była dobrym przykładem. W muzyce nikt tego nie komentował. To mnie zaskoczyło.
from the music industry about this. Kiedy napisaliśmy I Love a Man in Uniform w czasie wojny o Falklandy, zostało to zakazane. Byłem zaskoczony, że później się tak nie działo. Myślę, że ludzie byli niezadowoleni z tego, że muzyka, której słuchali, nie zajmowała się tymi sprawami. Jednym z powodów, dla których ludzie tak desperacko oglądają się na przykład na lata 80., jest to, że dzisiejsza kultura jest mizerna. Muzyka została wykastrowana z dźwięków i tekstów. Ja wyrastałem na takiej, która zmieniała umysły ludzi. Ta dzisiaj każe ci kupić nowe buty. Żyjemy w czasach i kulturze, która udaje, że punk się nie wydarzył. Ja mówię, że czas na rewolucję. W tamtych czasach rewolucje wybuchały co tydzień. Punk kopiował potrzeby rebelii z reggae, które w Anglii było rozumiane jako punk dla czarnych. White Riot zespołu The Clash opowiada na przykład o buncie na Notting Hill Carnival w Londynie i żąda od każdego jego własnego buntu, biały bunt dla białych dzieciaków. Następnym etapem była kombinacja punku i reggae. To był pomysł wytwórni Two Tone. Czarno-białe stroje. Chcieli robić muzykę, która będzie miała czarne i białe elementy i połączy czarną i białą młodzież w polityczną siłę. Gangsters było pierwszym singlem zespołu The Specials z Coventry, wyprodukowanym przez Two Tone. Siedmiu członków biało-czarnego zespołu było awangardą rocka przeciwko rasizmowi. Ich koncerty były zakłócane przez skinheadów, ale zespół sam wyrzucał ich z koncertów. Ja, Neville, Roddy i Jerry schodziliśmy ze sceny, wyrzucaliśmy tych kolesi i wracaliśmy z powrotem grać. Wierzyliśmy w harmonię i jedność. Każdy mógł przyjść na występ. Nikomu tego nie zabranialiśmy, ale nie można było przyjść i szerzyć nienawiści, ponieważ my chcieliśmy pokoju, miłości i harmonii pomiędzy ludźmi. The Specials połączyli trzy ważne elementy. Mieli styl, grali imprezową muzykę i poruszali ważne kwestie. Ta piosenka jest o niechcianej ciąży nastolatki. Tabu w Anglii wtedy i dzisiaj. Piosenka nie miała szansy na emisję w radiu. Myślę, że Two Tone miało globalnie większy wpływ niż punk, bo ich muzyka brzmiała optymistycznie. U nich można było rozwinąć swoją ideę, która była dzięki nim jak posłodzone lekarstwo. W końcu nawet ludzie tacy jak Gwen Stefani czy Madonna wyszli z zespołów ska. To ważne. Poza The Specials, Two Tone wydawało również płyty innych przyjaznych zespołów, jak Madness czy The Selector. W 1979 roku każdy singiel z tej wytwórni trafiał do pierwszej dziesiątki przebojów w Wielkiej Brytanii. Niesamowity sukces jak na nowo założoną wytwórnię ska. That was the
To był kolejny krok w punkowej strefie zero. Nie tylko pozbyliśmy się dinozaurów muzycznych, ale i przemysłu, który ich wspierał. Mogliśmy robić swoje. Design to Tone był prosty i chwytliwy. Było to widać od momentu, kiedy powstali. Dzisiaj nazywamy to marką. Wtedy tak nie mówiliśmy, bo brzmiało to źle, zbyt komercyjnie. Ale to, co zrobili, było niewiarygodne i błyskotliwe. Mieli własny, fantastyczny wygląd, więc wraz z nimi wchodziłeś w zupełnie nowy świat. Ghost Town zespołu The Specials to wspomnienie ich rodzinnego Coventry. To depresyjna piosenka o umierających angielskich miastach przemysłowych, która powstała dzięki ich doświadczeniom. Ich ojcowie i rodziny dołączyli do Rzeszy Bezrobotnych. Zespół miał wtedy pierwsze doświadczenie z rasizmem i brakiem perspektyw u młodych ludzi. Ghost Town trafiło na pierwsze miejsce i przez przypadek zbiegło się to z zamieszkami w całej Anglii, spowodowanymi zwolnieniami, policyjnymi naciskami, tym, że młodzi nie mieli pieniędzy i nic do robienia. Wychodzili na ulicę, a policja ich nękała, więc wybuchały zamieszki. Przez 4 tygodnie idealnie zsynchronizowało się to, co było w muzyce i to, co działo się naprawdę. Trzydzieści lat po założeniu The Specials wyruszyło na rocznicowe tournée w 2009 roku. Mimo że bez swojego wodza Jerry'ego Damersa odnieśli sukces, w Anglii sprzedano ich płyty w kilka dni. To nie tylko nostalgia. Myślę, że to się wydarzy znowu. 30 lat później powtórzą się te wydarzenia, jeśli państwo nadal będzie tak konserwatywne. Wszystko zostanie sprzedane, a później znacjonalizowane. Nie będzie kwater dla ludzi, których nie stać na dom. Znowu nastąpi podział na bogatych i tych, którzy nic nie mają. To po raz kolejny prowadzi do wielkiego podziału. Nothing at all. We really, you know, it's heading for this massive big divide again. Podobieństwa pomiędzy rokiem 2009 a erą postpunku to nie tylko sytuacja polityczna i ekonomiczna. Zrób to sam to zasada, którą kierują się młode zespoły ery cyfrowej, podobnie jak te z lat 80. Korzysta na tym jeden z najstarszych niezależnych sklepów muzycznych, legendarny Rough Trade Store w Londynie. Pod wieloma względami jest tak samo. Wśród wielkich wytwórni, które nie wiedzą, czego chcą, krąży duch młodych ludzi tworzących własne płyty. Możemy sprzedawać tak dużo płyt, że ludzie nie potrzebują już metki wytwórni czy dystrybutora. Dostajemy 500 czy 1000 kopii CD i sprzedajemy je. To wraca na nowo, zrób to sam. Rough Trade Store w Londynie. 30 lat temu było to główne miejsce spotkań zespołów postpunkowych. Kręciło się tu wielu muzyków, którzy przynosili swoje płyty. Awangarda przenosi się z dalekiego Berlina do Londynu. Należał do nich Blix Abergeld, wokalista Ein Stürzen der Neubauten. We'll be right back.
Blixer used to come in selling thirsty animal, durstiger. Blixer przychodził, by sprzedać Durstige Tier. Przynosił wielkie pudła i sprzedawał, a ludzie to uwielbiali. Chyba nikt inny wtedy tego nie sprzedawał. Płaciliśmy mu gotówką, nie wiem, na co wydał pieniądze. Dzisiaj Inga Humpe śpiewa z Zwei Raum Wohnung. Wtedy śpiewała z Neon Babies. Niezależny sklep zapewniał szansę na sprzedaż muzyki bez udziału dystrybutorów. Robiliśmy nasze małe nagrania i okładki sami. Pamiętam, jak szłam do jakiegoś sklepu i mówiłam: tu jest 10 singli, sprzedajcie je, dajcie mi za nie 50 marek. Tak je sprzedawaliśmy. Zespoły również potrafiły się sprzedać. Dziewczyna nazywała się Annabella Lwin i miała wtedy 14 lat. Stała się sławna jako wokalistka Bow Wow Wow. Było więcej skandali wokół zespołu. Nagość na okładce, rzekoma defloracja Annabelle przez członków zespołu. Wszystko to było prowokacją menedżera zespołu, by przyciągnąć uwagę. Wiedział, jaką ma siłę. Był nikim innym jak Malcolmem McLarenem, który wymyślił Sex Pistols. Co zrobisz, by podążyć za Sex Pistols? Pomyślałem, mogę przynajmniej napisać piosenkę albo pomóc napisać. Napisałem więc słowa do piosenki. C-30, C-60, C-90, Go. Off the radio, I get a constant flow. To było o erze domowych nagrań. Tego bał się cały przemysł muzyczny. Tak jak dzisiaj obawiają się wymiany plików w internecie, tak wtedy bali się czystych kaset i podwójnych magnetofonów. Mimo że piosenka Bow Wow Wow nie stała się hitem, McLaren dotknął ważnego tematu. Wzrost użycia przenośnych niedrogich magnetofonów z funkcją nagrywania przestraszył przemysł muzyczny pierwszy raz od początku wczesnych lat 80. To było ważne zjawisko, ponieważ nie można było kupić wszystkich płyt. Dla tych, którzy naprawdę się interesowali muzyką i chcieli słuchać jak najwięcej, możliwość przegrywania była zbawienna, a domowe magnetofony to umożliwiały. Wtedy przemysł muzyczny równie mocno to odrzucił, jak dzisiaj odrzuca format MP3. Slogan "domowe nagrywanie zabija muzykę" okazał się fałszywy. Warto o tym dzisiaj pamiętać. Karol Marx określiłby to jako rozwijanie sił produktywnych. Mała kaseta zajęła miejsce dużej taśmy szpulowej i do tego na rynku pojawiły się syntezatory w przystępnych cenach. Nowe media dawały nowe możliwości. Syntezator był ostatecznym punkowym instrumentem. Żeby zagrać trzy akordy na gitarze, trzeba było coś umieć. W przypadku syntezatora wystarczy jeden palec i to ma więcej z punka. To wyprzedziło moment, w którym młodzi muzycy zostali uwolnieni od studiów nagraniowych. To zapowiadało użycie laptopów w tworzeniu muzyki. Wszystko to było fascynującym początkiem podróży. To kolejny powód, dla którego ten okres był niezwykle ważny w historii popu. Daniel Miller rozpoczął swoją karierę muzyczną w sypialni swojej matki. Do dziś jest producentem Depeche Mode. Założył również Mute Records, by wypuścić własny singiel, ale nagle zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Wpisałem swój adres na płycie, ponieważ tak robili wszyscy. Ale zacząłem otrzymywać dema innych. Ludzie pomyśleli, że jestem wytwórnią muzyczną i zaczęli przysyłać mi swoje taśmy. To było dziwne.
Rzeczy nie potoczyły się z planem. Plan był taki, że miało się nic nie wydarzyć, a kłopot polega na tym, że się wydarzyły. Historia Daniela Millera jest typowa dla niezależnych wytwórni z tamtych czasów. Rough Trade czy Zig Zag z Niemiec mogą opowiedzieć to samo. W przeciągu roku Miller przyjął kilku artystów, w tym niemiecki DAF. Już wcześniej wiedziałem, co chcę robić. Nie wiedziałem wszystkiego szczegółowo, na przykład jakie chcę mieć teksty, ale chciałem zmieniać to, jak ludzie słuchają i myślą. To była szansa. To był właściwy moment, by zrealizować marzenia. Idea, która kryje się za Der Plan, jest szczególnie zaawansowana. Moritz R. to malarz. Dekoracje i maski w występach planu czyniły je dziełem sztuki bez żadnych zbędnych aspiracji. Chodziło o zabawę i współuczestnictwo. Związek pomiędzy gwiazdą a jej słuchaczami został zakwestionowany ponownie. Praktycznie każdy mógł stać się gwiazdą. Doświadczyłem tego na jednym z pierwszych punkowych festiwali w Düsseldorfie. Na koniec wszyscy weszli na scenę i każdy grał muzykę. To była demonstracja ideologii i przesłanie. Do dziś Der Plan ma lojalnych następców. Ich piosenki są dadaistyczne i dyletanckie, a teledyski zadziwiające. W tamtym czasie mówiło się genialni dyletanci. Byliśmy totalnymi dyletantami. Przez fakt, że nie umieliśmy zrobić pewnych rzeczy będących częścią muzyki rockowej, byliśmy zmuszeni stworzyć coś nowego. W Berlinie również grano głośno, zamiast umiejętnie wydobywać dźwięki. Squatterzy i ich towarzystwo produkowali coś na kształt muzyki etnicznej, umierającej społeczności industrialnej. Legendarni Einstürzende Neubauten należą do sceny genialnych dyletantów. Ludzie szukali bezpośredniości, ale również sposoby na wyrażenie się poprzez język niemiecki. W 1980 berliński zespół Ideal wypuścił debiutancki album pod tym samym tytułem, pomagając nowej niemieckiej fali osiągnąć komercyjny przełom. New Wave jako niemiecki szlagier to ich przepis na sukces. Różne harmonie i różne rodzaje humoru, ponieważ niemiecki szlagier zawsze zawierał w sobie dużo humoru. Ideal byli nowatorscy w swoim szacunku dla tradycji. Nie imitowali amerykańskiej muzyki czy rytmu. Hansi grał w swoim głupawym stylu. Byli bardzo dobrzy. Andreas Dorau z Hamburga, mając 16 lat, nagrał wielki hit z 1981 roku Fred vom Jupiter, piosenkę, która była szkolnym projektem. Singiel wyprodukowała niezależna wytwórnia Atatak, która należała do Der Plan. Dyletanci z podziemia byli bardzo zadowoleni z tego komercyjnego sukcesu. Man
Graliśmy nową muzykę i chcieliśmy, by odnosiła sukcesy. Kiedy zespołom udawało dostać się na listy przebojów z piosenką jak ta, to była sensacja, to nie była zdrada. Prowincja szybko to podchwyciła. Na początku brały w tym udział wielkie miasta jak Hamburg, Berlin czy Düsseldorf. Wkrótce jednak dołączyły się mniejsze miasta jak Hagen. Mniej niż 2 lata zajęło nowej niemieckiej fali, by podzielić się na mainstream. Extra Bright, zespół z Hagen, stali się nastoletnimi idolami. Zrozumieliśmy, że uchwyciliśmy ducha czasów, który sięgał daleko poza scenę, z jakiej się narodziliśmy. Tak staliśmy się częścią mainstreamu, któremu się opieraliśmy, chcąc uchronić naszą własną szorstką formę. Ale nie dłużej niż pół roku później Ura Ura Die Schule Brennt zmieniło nas w prototyp nowej niemieckiej fali. Prototyp, sag ich mal, von sogenannter NDW-Musik. Aha, aha, aha. 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 Minimaliści z Trio byli najbardziej związani z prowincją. Da Da Da, znany hit z Grossenknetten. Piosenka sprzedała się w ponad 13 milionach kopii. Nie byliśmy w żadnej awangardzie. Graliśmy solidnego rock'n'rolla i późniejsze rytmy jak Rolling Stonesi. Wkrótce znaleźliśmy swoją minimalistyczną drogę. Nie było to intelektualne podejście. To był koszmar, naprawdę. To jakby ktoś zabrał coś, co pielęgnowałeś i stworzył z tego najbardziej odrażającą rzecz. Zostawili jednak rzecz ważną dla naszego serca. Byli częścią szlagieru. Patrząc wstecz, to było proste. Wystarczyło połączyć punk i szlagier. Niektórzy protagoniści z wczesnych lat dołączyli się. Inga Humpe, wcześniej z Neon Babies, podbiła listę przebojów w 1983 roku. Dla Ingi to nie była zdrada punkowych zasad. Powiedzenie raz punk, zawsze punk jest prostą prawdą. To znaczy, że musisz wciąż łamać swoje własne zasady, zabij swoje kociaki. To była nowość. Dlatego w mojej głowie miałam swoje punkowe podejście. Nawet to, że byłam w telewizyjnym show Hit Parade, to z tego tak robię. W nowej niemieckiej fali chodziło o nic innego jak łatwy zarobek. Rewolucja pożarła własne dzieci, tak jak punk w Anglii. Wszystkie wytwórnie chciały zrobić swoje wesołe kombo.
To ukręciło głowę punkowi New Wave i nowej niemieckiej fali. Ludzie, którzy nie mieli o tym pojęcia miesiąc wcześniej i mówili, co to, to nie muzyka, nagle zaczęli myśleć, też tak zróbmy, musimy to wykorzystać. Jak to się nazywa? Heizkörper? Wspaniale, bierzemy ich też, brzmią dziwnie. Nie mieli o tym pojęcia, chcieli to robić i to jest problem. To jednak jest kapitalizm. Podczas gdy po nowej niemieckiej fali nie ma w historii popu ani śladu, ślady postpunkowych brzmień widać do dzisiaj. Najlepszy przykład to Gang of Four. Gang of Four nie sprzedało zbyt wielu płyt, ale mieli ogromny wpływ na innych. Na przykład na takie zespoły jak Red Hot Chili Peppers, którym Andy Gill, gitarzysta Gang of Four, wyprodukował ich pierwszy punkowo-funkowy album. Wpływ lat 80. słychać nadal w takich zespołach jak Rapture, Interpol, Franz Ferdinand czy Peaches. Wygląd z tamtego okresu sporadycznie pojawia się i dzisiaj, jednak najważniejszy aspekt okresu postpunkowego pozostaje dziś niewidoczny. Jestem zwolennikiem idei, że punk i postpunk pojawia się w wielu dekadach. W latach 80., 90. i teraz. Wszystko może być prześledzone. Nie tylko ten oczywisty punk, ale również takie zjawiska jak wytwórnia Warp, która rozpoczęła działalność w 1989 roku. Jest punkowa, a wypuszczała eksperymentalną elektroniczną muzykę. Robiła to jednak punkowo. Postpunk. Myślę, że zjednoczyła go postawa. Chodziło o to, że cokolwiek robisz, rozszerza się to na muzykę. Mogłeś robić punkową fotografię, dziennikarstwo, literaturę. Wystarczy prześledzić podejścia, które nie miały związku z muzyką. Być może nie potrzebujemy już cholernych muzyków. Pełna dowolność. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Mateusz Grzesiński. Czytał Paweł Straszewski.